Brotik ma 8047. Ja wchodząc byłem w 100% przekonany, że jestem na najwyższym wzniesieniu, a okazało się potem po zejściu, po analizie zdjęć, że to miejsce, które osiągnąłem, to było 8035. Cała czwórka była na szczycie. W tej chwili wracają ze szczytu. No i czekamy na dobre wiadomości, że dojdą do obozu czwartego, ponieważ to jest kawał dosyć drogi. Schodzą w nocy zawodnicy, to zadanie przed nimi trudne. W Karakorum być zastany przez noc poza namiotem, no to jest ryzykowna i poważna sprawa. Mamy potwierdzenie, że Maciej Berbeka kontynuował zejście te 4 godziny temu. Nie znaleziono żadnych śladów Macieja i Tomka Kowalskiego. Ostatnie słowa były takie, że będzie próbował, ale ja się obawiam, że przy tej próbie mógł po prostu spaść. Z powodu zbliżającej się burzy i zabatających ciemności wszyscy himalaiści wycofują się w dół do bazy i zaginiona dwójka może liczyć tylko na siebie. Jeżeli przez 36 godzin ktoś siedzi w jednym miejscu, to znaczy, że nie ma siły zejść albo że już nie żyje. W lipcu ruszą letnie wyprawy i mogą natrafić na jakieś ślady, na ciała. Mogą równie dobrze, może to nie mieć miejsca i nigdy nic więcej może się nie dowiemy.